Zacznijmy od tego, co Ciebie interesowało najbardziej, czyli Marcel. Jedna z lepszych walk dzisiejszych półfinałów sesji południowej. Jak byś ocenił postawę syna? No ja nie jestem obiektywny, to jest mój syn, więc nie potrafię do tego podejść zimną głową. Bardzo się cieszę, że wygrał. Widzę, że naprawdę się super rozwija z roku na rok. Prezentuje coraz to lepsze i wyższe umiejętności bokserskie, więc ja się tylko cieszę. Stoję z boku, obserwuję oczywiście, przeżywam i się bardzo cieszę. Mańku, to chyba duży handicap, tak patrząc na to, jak boksują ci chłopcy u nas w kraju, więc zawsze jak się pojawia ciekawy mańkut z taką ostrą prawą ręką, bo ma tę prawą rękę dość fajną, to myślę, że jakoś na przyszłość może być duży plus. No tak, no mamy wybitnych mańkutów już w naszej historii, bo jest i Tomek Głowacki, tak, i Krzysiek, przepraszam, Głowacki i Artur Szpilka, więc tutaj ma od kogo podpatrywać te umiejętności. No właśnie, jak tam Artur, bo tak też pomyślałem właśnie o Arturze, patrząc na Marcela, powiedz, Artur tam podpowiada Ci trochę coś, jeśli chodzi o boks syna? To znaczy, no nie ma jakby takiej za bardzo okazji też, no bo wiadomo, on jest na co dzień w Warszawie, Marcel jest w Szczecinie, chyba że jeździ na obozy kadry, ale jeżeli ma taką możliwość, to też przyjeżdża i wspiera. A tak zapytam Ci jeszcze o jedną kwestię, bo wiadomo, że Ty jesteś zawodnikiem takim rasowym MMA, czy myślałeś o tym, żeby gdzieś się Marcel startował tylko i wyłącznie w boksie, żeby tutaj zdobywał te tytuły, czy jednak gdzieś trenuje też inne sporty walki? Nie, koncentruję się, wiesz, na tym etapie ten sport jest tak absorbujący, żeby być na tym poziomie, to trzeba się temu poświęcić, nie można się jakby tutaj, nie ma czasu na to, żeby gdzieś mógł robić co innego, więc mówię, on jest i kadrowiczem tutaj Polski i też w Skorpionie mają taki cykl treningowy, żeby tak się rozwijać w takim tempie, to musi się temu bezwzględnie poświęcić. Skorpion Szczecin to jest chyba też dobre miejsce dla Was, bo Ty jesteś ze Szczecina, no i tam jakby jest cała baza, pełne zaplecze, jest też ta szkoła, więc jakby no te możliwości chyba też są dobre. No, ja z czystym sumieniem puściłem Marcela na boks, bo wiedziałem, że osoby, które tam są odpowiedzialne za treningi, bez względu na to, czy to będzie w przyszłości zawodnik, który będzie się wiązał z boksem, czy po prostu będzie chodził tam na początku, oczywiście mówię tylko dla frajdy, to jest kadra trenerska, która na pewno nie skrzywdzi dzieciaków, a tak jak widzimy, oni z roku na rok, każdy z nich notuje bardzo duży progres i to też jest jakby potwierdzeniem przez medale na tych imprezach tutaj ogólnopolskich i międzynarodowych, więc cieszę się, że on tam uczęszcza i ma naprawdę bardzo dobrą kadrę trenerską, nie? W postaci właśnie Karola Habrosa, Marcina Stankiewicza i Patryka. Jak tak obserwowałeś te półfinały, powiedz, podobał Ci się poziom tej rywalizacji? No tak, ja już jeżdżę od kilku lat na te, staram się jeździć w miarę możliwości, jeżeli to nie koliduje z moimi walkami, na wszystkie starty, żeby kibicować i wspierać synka i chłopaków z naszego klubu, więc z roku na rok poziom jest coraz wyższy. Nie wiem, czy jakbym został wyzwany już tutaj do tablicy, żeby się zmierzyć ze swoją wagą, to czy bym tak bez zastanowienia podjął rękawice, nie? Bo chłopaki naprawdę nie przychodzą tutaj po to, żeby leżeć i spać, tylko widać, że dają serce i te umiejętności są też coraz wyższe. Nie? Tak, jeszcze zapytam chwilę o Ciebie, jak teraz wygląda Twoja przyszłość sportowa? O czym jeszcze marzysz, o czym jeszcze myślisz? Myślę o tym, żeby jak najdłużej zachować ciało w dobrej dyspozycji sportowej i czekać na różnego typu wyzwania. No, teraz mam najbliższą walkę za 3 tygodnie, więc koncentruję się na tym, a mam nadzieję, że wszystko się dobrze poukłada i bez żadnych kontuzji będzie można stoczyć i wygrać tą walkę, a potem dalej będziemy myśleć, co dalej, nie? Tak jeszcze zapytam Cię o jedną kwestię, bo często mówi się o takiej, moim zdaniem trochę bezsensownej, o takiej zupełnie niepotrzebnej dyskusji rywalizacji MMA z boksem. To dla mnie to są zupełnie różne światy i trzeba o tym pamiętać. Ty jesteś chyba dobrym przykładem na to, że można jakby żyć, że tak powiem, w dobrych relacjach, godzić to wszystko, prawda? No ale ja myślę, że między nami, między sportami, między działaczami nie ma złych relacji. No może jest tam gdzieś jakaś, może troszeczkę niepotrzebna zazdrość, bo dzisiaj ten sport MMA w telewizji wypiera troszeczkę ten boks i zawodnicy myślę, że dużo szybciej i z dużą większą taką, może łatwością to nie jest dobre słowo, ale zaangażowani zawodnicy mogą zrobić szybciej karierę na pewno niż w boksie. Mimo wszystko boks jest, te struktury boksu są dosyć mocno popsute przez tę całą politykę i tam to, że jesteś dobrym zawodnikiem, nie gwarantuje Ci tego, że osiągniesz sukces. A tak powiedz mi już całkowicie przekrojowo, zawsze mnie to interesowało, bo różnie zawodnicy odpowiadają.
gdybyś miał sobie powybierać wszystkie możliwe płaszczyzny w MMA, judo, zapasy, boks, jiu-jitsu, kickboxing, wszystko, to co twoim zdaniem wymaga najwięcej takiej pracy, jeśli byśmy się koncentrowali tylko na jednym sporcie? Myślę, że chyba tutaj jednak sporty stójkowe wymagają więcej pracy, żeby dłuższego okresu czasu, żeby na dobrym poziomie po prostu walczyć stójkowo. Myślę, że atletyczny zawodnik stójkowy szybciej złapie parter niż zawodnik parterowy stójkę, nie? W takiej tej. No zapasy też są bardzo trudnym i wymagającym sportem i tu gdzieś tutaj też bym to tak pośrodkował, nie? Michał, dziękuję Ci bardzo, że znalazłeś dla nas czas. Czekamy na jutrzejszy finał z udziałem Twojego syna. I też trzeba powiedzieć jedno, jesteś też taką dobrą wizytówką tych mistrzostw, bo dzięki temu ktoś zobaczy, ktoś tak jak Michał Materla przyjeżdża na takie zawody, czy Grzegorz Proksa, prawda? To jest fajna wizytówka tego, że jednak można. No to są naprawdę fajne zawody, fajne emocje i widać, że wszyscy są zaangażowani od trenerów po zawodników, to są młode chłopaki. Życzyłbym sobie, żeby był większy nakład od naszego państwa na te sporty olimpijskie, właśnie na tym poziomie juniorów, seniorów, żeby ci zawodnicy mieli jakąś perspektywę. No wiadomo, że to jest ciężki temat, bo to jest dosyć taki drastyczne potem przejście z tego amatorstwa na zawodowstwo. Jest taki moment krytyczny, gdzie trzeba bardzo szybko podejmować decyzję, co robić, czy zostawać w tym sporcie olimpijskim, czy już iść na zawodowstwo, bo po prostu nie ma pieniędzy, nie? No dokładnie. Zgadzam się z Tobą w 100%. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam serdecznie.